No cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w przedświątecznym vlogu. U mnie już, słuchajcie, zagościły wielkanocne ozdoby. Ozdoby mam te same z zeszłego roku, w tym roku, chociaż wyciągając już później te ozdoby, przypomniałam sobie, że miałam nie dokupywać nic, ale dokupiłam, ale to tak wiecie, tylko takie dwa zające i w sumie nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że w Pepco, bo kupiłam je już też jakiś czas temu. Chciałam jedynie dokupić jakieś takie wyższe tutaj zające, żeby tak się stało coś przy kominku. A tak to raczej mam te ozdoby z zeszłego roku. Nie będę na razie nic tu pokazywała, bo mam nieogarnięte w domu. Ale dzisiaj, słuchajcie, przed świąteczny vlog. Zaraz, ja piję sobie w ogóle kawkę, także witam z kawką. Straciłam już jednego paznokcia, pojutrze jadę jeszcze na szczęście na paznokcie. I słuchajcie, pójdziemy zaraz zrobić sobie test podkładu. Zaraz wszystko Wam o nim powiem. A tymczasem jeszcze raz witam Was wiosennie. Miłego dnia. No i dobra, jestem, przychodzę z testem bardzo kultowego, wiralowego, słuchajcie, podkładu, przynajmniej na TikToku. Marka Stars from the Stars. Podkład nazywa się Star Richer Long Lasting Covering Foundation. Mój jest w kolorze 05 Deep Medium. Nie znam w ogóle tej marki, nie mam nic z tej marki, chociaż oni też mają chyba produkty do włosów, do szampony i tak dalej. W niewielu Rossmanach jest szafa tej marki. Ja ostatnio szukając korektora znam tego Botox Effect, coś takiego. Ich nie ma, słuchajcie, nigdzie. Jak gdzieś jest, to jest dostępny tylko ten najciemniejszy kolor. Zjeździłam już sporo Rossmanów. I przy okazji właśnie natrafiłam na ten, na szafę i na ten podkład. On kosztuje 20 parę złotych. Taki kolor sobie dobrałam. No i naprawdę jest no bardzo dużo pozytywnych opinii na jego temat. Ja nałożę swoją bazę rozświetlającą, bo nakładam ją zawsze. Na twarzy mam swoją poranną pielęgnację, którą macie w poprzednim vlogu i nałożony już też ten SPF 50 ze Skina. To jest dla mnie jak na razie najlepszy SPF, jaki miałam. Zobaczymy też, czy kolor będzie dla mnie ok, bo ten 04 wydawał się mi bardzo jasny. No dobra. To ma być w ogóle podkład długotrwały, upiększający fluid kryjący. O, pika mi bateria, ale mam nadzieję, że... No dobrze, kolor nie jest taki ciemny. O, jest kolor dla mnie fajnie, okej. Bardzo ładnie tak słodko pachnie. W ogóle wydaje mi się, że ta marka, patrząc tak po tym opakowaniu, skierowana jest bardziej do nastolatek. Po szafie graficznej. Chociaż ten kolor troszkę dla mnie za bardzo wpada w brzoskwiniowe tony. Co nie do końca mi się podoba. Ale krycie muszę przyznać, że ma. Z tym, że zobaczcie, wykończenie ma takie no raczej suche. I na razie średnio mi się podoba to wykończenie. W konsystencji bym powiedziała jest taki dosyć lekki, nie jest ciężki. Chociaż teraz kolor już troszkę się tak zmaczował z moją skórą. Zobaczcie, jak przykrył. Podokładam tu.
gdzie z reguły, jak mam normalny podkład, to nakładam sobie po prostu korektor dla lepszego krycia. No nie wiem, czy ja się polubię, powiem wam szczerze, z tym podkładem. Krycie jest naprawdę takie, no wiadomo, nie full, ale takie mocniejsze. Ale nie wiem, czy mi to wykończenie będzie odpowiadało. Bo wydaje mi się, że tak wyglądam bardzo sucho. Nawet tutaj ta baza rozświetlająca nie za bardzo pomaga. No dobra. Wykończę sobie makijaż i wrócę. Pokażę wam, jak wygląda już wykończony. Słuchajcie, zobaczcie, jestem w trakcie nakładania korektora. I nie wiem, czy to tutaj widać. Ale odkleja mi się strasznie tu na czole tak samo. Masakra. Ja ten korektor już, wiecie, no z moim tym podkładem, który teraz używam z Charlotte, nic się takiego nie dzieje. Wszystko jest normalnie, ładnie się blenduje. A na tym podkładzie zaczęłam wklepywać korektor i on się po prostu odkleja. Masakra. Delikatnie to wklepię i może dopracuję troszeczkę pędzlem, żeby już nie psuć tego efektu. Ale raczej się nie polubię z tym podkładem. Dobra, słuchajcie, przychodzę z wykończonym makijażem jeszcze przed popsikaniem się mgiełką, bo tutaj muszę zastosować mgiełkę. To nie jest, słuchajcie, podkład dla mnie, ja go oczywiście będę chciała odsprzedać. Kto będzie miał ochotę, to do mnie proszę pisać. Bardziej polecam to do cer mieszanych w kierunku do tłustych. Nie wiem, jak bardzo tłustych by się sprawdził, ale ja nie czuję się komfortowo w tym podkładzie. Powiem wam szczerze, że mam tak suchą, wydaje mi się, skórę. Może w kamerze nie wygląda to najgorzej, ale tutaj mi się też zaczęło w ogóle odklejać. Tutaj gdzieś tam udało mi się pędzlem to ponadrabiać, ale on mi tak popodkreślał suchość skóry, że bez psikania tutaj mgiełką nie dałabym na pewno rady. Zaraz psiknę sobie mgiełką, a jak będzie mało, to jeszcze dodam tą mgiełkę nawilżającą, żeby jeszcze gdzieś tam zwilżyć tą buzię. Także to nie jest podkład dla cer suchych i mi się nie podoba jego wykończenie, dlatego raczej tutaj nic, poza tym, że ma ładny zapach, nie będę mogła powiedzieć. No i jestem już, słuchajcie, w domu, bo byłam jeszcze też teraz na zakupach spożywczych, też już coś tam pod święta, co tam sobie, wiecie, wymyśliłam, że zrobię na święta. Zajechałam, ale to tak, wiecie, po jedną rzecz do Pepco, bo coś tam jeszcze musiałam dokupić do prezentów wielkanocnych. I w Rossmanie musiałam kupić sobie emulsję taką. Ja wcześniej używałam tą z Nakomi, ale właśnie no Rossman mam bliżej i dlatego wolę, jak coś jest dostępne, zawsze w Rossmanie. Chociaż niestety nie było na promocji, ale teraz będę używała tej. W ogóle to jest duża pojemność, bo to jest 300 ml, mam nadzieję, że wystarczy mi na długo. To jest ta emulsja delikatna do mycia twarzy. Ja to stosuję jako drugi krok dwuetapowego oczyszczania. Ona kosztuje 30 zł. Podejrzewam, że jak ją kupiłam, to zaraz będzie na promocji, no ale tyle. Także byłam w bluzie i w takiej kurtce wiosennej, cienkiej. I powiem wam, że pomimo, że jest 5 stopni, ale świeci słońce, to było mi ciepło. I teraz nawet robi mi się już gorąco, także zaraz muszę ściągnąć bluzę i zrobić sobie śniadanie przede wszystkim. Zacznę od śniadania, a potem rozpakujemy razem te zakupy. No i jestem, słuchajcie, trochę tutaj musiałam ogarnąć. Kupiłam takie dwie mini babeczki. To też do koszyczka już też musiałam dzisiaj porobić. Ciastka z Milki. Mój ulubiony ser cheddar. Ostatnio mój ulubiony zestaw papryk. To są takie słodkie, długie papryki. Uwielbiam je. Cały czas je teraz kupuję, chociaż wcześniej oni tak się zmieniają. Wcześniej było dużo żółtych, pomarańczowych. Teraz są same czerwone z zieloną. Tak normalnie to zielonych nie lubię. Ale to może być ta taka słodka odmiana. Przyprawa do mielonego, ta sknura jest też moją ulubioną. Mokry papier, sztuk dwie. Jabłka.
te biomarcheweczki, one są fajne, małe, ja je tylko myję, nie obieram i Alanek bierze je do szkoły w śniadaniówce. Śmietany też dwie małe, mój ulubiony pudding proteinowy, tutaj kolejny papier mokry, ser w kawałku, tutaj ćwiartka wędzona z kurczaka, to do sałatki z ryżem, tylko że kurczę tak naprawdę to dwie mi jest niepotrzebne, ja mogłam może poszukać, tylko nawet nie zerknęłam, czy tam są, wiecie, jakieś mniejsze, ale może jedną wyciągnę i drugą zamrożę. Druga śmietana, mozzarella, pęczek rzodkiewki, polubiłam też z Knora te przyprawy Natura Inspiruje, poprzednio miałam coś i teraz wzięłam kebab gyros też z tego. Tutaj kupiłam szynkę do, też do święconki od Pawłoka. Szynka wędzona premium pico. Taką szukałam właśnie niedużą do koszyczka, żeby była, i ona też jeszcze była na promocji, że ten kawałek wyszedł mi 10 zł. Banany. Banany od razu może tutaj położę do owoców, bo i tak już tutaj nie mam miejsca. Parówki z kurczaka. Wędlina też z kurczaka. Bagietka czosnkowa. Koperek. Tutaj był dwupak coli. Lubię te mniejsze pojemności właśnie zawsze brać w gazowanych napojach. To są te makarony, to są ulubione makarony moich dzieci. Ostatnio była wersja z tymi, bo to są minionki, a było z muminkami. Oni lubią teraz bardzo muminki. Kukurydza. Bułka tarta, chociaż ja myślałam, że nie mam już bułki, ale jednak mam jeszcze w spiżarni i nie zerknęłam. Bułka tarta. I mam tutaj tak, masełko. Faruk. Dwa ciasta francuskie. To też na święta będę robiła takie przekąski. I tu jest jeszcze tak, sok pomarańczowy. I iced tea. No i to tyle. Zakupy te są za 216 dokładnie złotych za to wyszło. Także do pójdę. No i cześć, cześć. Witam Was w dalszej części tego vloga. Mamy kolejny dzień. Wczorajszy dzień był, słuchajcie, w ogóle przepiękny. Zaczęłam już sobie wczoraj, właściwie dopiero, porządki takie nieświąteczne, wiosenne w domu. Trochę, my, znaczy nie trochę, no my mam wszystkie, słuchajcie, okna, kurze w domu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wczoraj miałam taki zajęty dzień i nie mogłam dokończyć tego vloga. A dzisiaj już... muszę zebrać myśli. Byłam w ogóle na paznokciach. Takie wiosenne. Mama, z kwiatkami. Z koleżankami, a co? Aha. No i wróciłam teraz do domu. Wróciliśmy właściwie, bo z chłopakami już wróciłam. Odebrałam po drodze parę paczek. I słuchajcie, pierwsza paczka z Sinseya. Uwaga, w Sinseyu pojawiły się te szklanki, które ja szukałam bardzo długo w Pepco. Te szklanki były kiedyś w Pepco, ja ich nie dorwałam. Pokazywałam Wam te inne, jakie mam z Sinseya, a teraz w Sinseyu też pojawiły się właśnie w tym kształcie. Za 4 zapłaciłam 25 zł. Także te szklaneczki odebrałam. Aha, odebrałam też Alexa buty, zamawiałam mu takie... już na teraz Adidasy takie za kostkę, ja chłopaką zawsze na początek wiosny, na jesień wczesną, to takie wyższe, całe takie, wiecie, nie z materiału, tylko z tej ekoskóry, żeby były takie nieprzemakalne. To może zaraz jak przyjdzie, to Wam pokażę, bo on je sobie założył i nosi. W Pepco kupiłam bardzo fajny bidon, w ogóle jest prześliczny,
kupiłam go sobie i Marice, bo właściwie poszłam na ten dział, dlatego że Marika chciała, żebym mi kupiła jakiś bidon, ale no bardzo ładny, duży, bo jest aż litrowy. Mój wcześniejszy bidon to był ten. Gdzieś tam na ćwiczenia go zawsze ze sobą brałam. Na ćwiczenia jeszcze był ok, jak gdyby, ale jak sobie w domu tutaj nalewam, bo lubię pić z bidonów wodę niż z butelki, częściej wtedy po prostu po nią sięgam, no to tutaj mi się szybko kończyło. Myślę, że to jest z pół litra ten bidon. I mi też się właśnie on spodobał. Jeszcze ma do tego tą taką, wiecie, podziałkę, że do od 8 do jak gdyby 14, tyle, żeby wypić potem od 9. Keep going. No takie po prostu na do 19. Podziałki godzinowe, takie mobilizujące, tak, do tego. On kosztował 20 zł z rurką, także spoko. No i bardzo ładne kolory, takie wakacyjne. Taki dyfuzor zapachowy. Ja go akurat kupiłam w prezencie, ale powiem Wam, że fajne są te dyfuzory z Pepco. Sama ostatnio też tutaj do domu sobie kupiłam. A właśnie, o, zaraz sobie przymierzę, bo jeszcze w Sinsy, jak odbierałam paczkę, to kupiłam sobie bardzo ciekawą bluzeczkę. Zaraz, tu też zajechałam jeszcze po pożywkę. Będę dzisiaj robiła zupę koperkową i tutaj zmielone z piersi. Koperek oczywiście i marchewka. A ja sobie kupiłam taką bluzeczkę z kwadratowym dekoltem, czarną. Bardzo przyjemny materiał, bo na niej jest taka cienka, tylko taka grubsza bawełna. Także zaraz ją przymierzę. Bluza też jest ogólnie z Sinsaya, taka basicowa. Bluzka ma taki, zobaczcie, kwadratowy dekolcik i jest naprawdę z takiej fajnej bawełny. 25 zł kosztowała. Możecie sobie wejść na Sinsay i zobaczyć. Na pewno była jeszcze dostępna w kolorze jasno-beżowym, ale to nie jest żaden z tych materiałów takich modelujących, tylko taka bawełna. No i co? Aha, te buty Alexa. A to nie będę ich może dać pokazywała, bo on gdzieś poszedł. No i co? No i to tyle. Ja zaraz biorę się za obiad. Muszę tutaj tylko właśnie ogarnąć te zakupy, porozkładać i biorę się za obiad. Później jeszcze musimy jechać do mechanika, jak Adrian wróci z pracy. No i jeszcze mam też w planie dzisiaj porządkować szafy. Przejście z zimowej trochę na wiosenną już.